Sikający rycerzyk, który w tajemniczy sposób zniknął spod Baszty Kowalskiej, odnalazł się na nowym parkingu przy ulicy Młyńskiej. Parking został oficjalnie otwarty, jednak bez udziału zwykle obecnego w takich sytuacjach prezydenta Ludomira Handzla, ani żadnego z jego zastępców. Spotkanie przygotował i poprowadził komendant Straży Miejskiej. Nie potrafił on jednak odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się pomysł, aby pomnik przenieść właśnie tutaj. Ja mam to chronić, w związku z tym tutaj ja myślę, że rzecznicy prasowi, którzy bardziej siedzą przy tym, bo biorą udział przy różnych takich otwarciach, będą zorientowani. Natomiast ja do tego nie miałem, na tę decyzję nie miałem żadnego wpływu, w związku z tym nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi merytorycznej. On był dewastowany, ten pomnik, co się z nim działo? Był. To zarówno wtedy, wielokrotnie był malowany. Jak tutaj Państwo zobaczycie, w dłoni tego rycerzyka nie ma części szabli, która była z pochwy wyjęta i tam można zauważyć, że jest urwane to. No jaki złomiarz coś zrobił. Wielokrotnie był przewracany cały postument. Według radnego Prokopowicza przeniesienia rycerzyka w to miejsce chcieli sami mieszkańcy. Zresztą radny widzi w tej decyzji same pozytywy. Mieszkańcy bardzo prosili, żeby ulokować go tutaj, że tu będzie takie fajne miejsce dla wszystkich odwiedzających szpital, gdzie z różnymi problemami ludzie przychodzą po wizytach lekarskich, mogą sobie tutaj odetchnąć, popatrzeć. Jest to tym bardziej, że jednak no, nie chcemy niszczyć mienia miejskiego, chcemy, aby to miało dalej, żeby dalej to funkcjonowało w przestrzeni miejskiej. Jest to wydatkowane było z pieniędzy podatników, dlatego znaleźliśmy nową lokalizację. Mieszkańcy są na pewno bardzo szczęśliwi, bo nas o to prosili. Jednak tak się składa, że w bliskim sąsiedztwie parkingu mieszka były prezydent Jerzy Gwiszcz, który był pomysłodawcą rycerzyka. Poproszony o komentarz, mówi krótko. Żartem mogę powiedzieć, choć to nie jest taki żart do końca, to jest żart z podtekstem, że widać, że 3 lata wcześniej, zanim talibowie zdobyli Kabul, to zdobyli Nowy Sącz. Najpierw wyrzucali ludzi, a teraz nie pasuje im postać nieożywiona. No to co ja na to zrobię? I poradzę, nic. Na blisko 6-arowej działce jest zaledwie 10 miejsc postojowych. Resztę miejsca zajmują chodniki, ławeczki i betonowe donice. Jest tyle miejsc postojowych, na ile pozwala prawo, komentuje zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Dawid Janik. Tutaj jest teren zagospodarowany zgodnie z przepisami technicznymi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. Nie można lokalizować miejsc postojowych w odległości mniejszej niż przepisy techniczne na to wskazują. Wiem, że w przestrzeni medialnej pojawiała się taka informacja. Jest to nieprawda, że tutaj może powstać kilkadziesiąt miejsc, ponieważ tak jak mówię, przepisy techniczne wydane rozporządzeniem właściwych ministrów infrastruktury nie dopuszczają takich sytuacji. Wiadomo jednak, że były prezydent Jerzy Gwiszcz wysłał pismo do Urzędu Miasta, w którym zgadza się, aby miejsca postojowe powstały 3 metry od jego ogrodzenia. Wówczas mogłoby tu powstać nawet 30 miejsc do parkowania. Ale tu nie chodziło o miejsca parkingowe. Tu chodziło o to, żeby komuś zrobić na złość. No to poniekąd zrobiono. Podwyższono teren o przeszło metr. Główną częścią tego parkingu stanowi droga wewnętrzna, szeroka jak nigdzie. Jeden wyjazd, no i promenada wzdłuż mojego płotu. No to przecież to widać, nie? Przecież to każdy to widzi. Się mieści 30 miejsc co najmniej. Myśmy z dyrektorem Puszką tak ustalali, bo to na jego wniosek ten parking został tutaj wybudowany. Ja się o niego bardzo starałem, ale nigdy nie przypuszczałem, że się pojawi władza, która za nic ma interes publiczny, tylko głównym jej zadaniem jest to, żeby komuś dokuczyć. A koszt całej inwestycji to 140 tysięcy złotych. W tym miejscu kierowcy mogą parkować za darmo i bez ograniczeń czasowych.